1972 rok, to wtedy pani Janie, pan i jeszcze przyjaciele wpadliście na pomysł, by założyć klub Olimpia Truskolasy? To znaczy tak, ja przyszedłem w 68 roku jako taki 21-letni nauczyciel z przydziału do, no więc ponieważ człowiek młody, trochę się tym sportem interesowałem. Ten sport był w takim, powiem pani, takiej małej depresji. Znaczy nic się nie działo, po prostu nie było boiska, nie było nic, było takie boisko przy szkole piaszczyste. Wspólnie żeśmy zaczęli te rozgrywki, górka na dołek, to takie były rozgrywki dorosłe, starsze już. Górka na dołek to są, górka, tak jakby podzielić truskolasy na dwie części? Truskolasy, jak państwo wjeżdżają do Truskolas od Częstochowy, aha, to jest cmentarz, to jest górka. Tak. A tu, gdzie rynek mieszkają państwo Brzęczkowie, to jest dołek. Jurek, w momencie, kiedy myśmy zakładali Olimpię, to miał roczek. I dopiero Jurek pojawił się w wieku około 11 lat. I Jurek zawsze stał z boku, tak jak prezes stoi przy linii i tak chodził w to i z potem z tą piłką. Jak się ktoś tam z tych grających wykruszył albo to on był wtedy gotowy do wejścia na boisko. I zawsze pamiętam te jego słowa, to będę pamiętał. Mówi, dobierz to zawsze, żeby grać. I powiem pani, że no, Tadek był dosyć dobrze zorientowany, bo to już był gościu po AWF-ie. No i mówi, że trzeba coś zrobić, bo to rzeczywiście chłopak, który ma pojęcie o grze, miał talent. Potrafił między tymi dorosłymi, mając 11 czy 10 lat. I on grał z seniorami? Z seniorami, aha, z nami grał. No to okay. Ja miałem wtedy, proszę panią, prawie 30, a on z nami grał jako 9-latek już wtedy w piłkę. I ten. Ktoś musiał to zauważyć. Być może, że też i sędziowie tam dali jakoś tam informację o tym, że tu taki talent się pojawiał. I dzięki temu trafił później do Rakowa. I trafił do Rakowa. No i tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to był człowiek, który no, wiedział, do czego dąży. Nie? Znaczy w tym sensie, że po prostu no, trzeba było być na lekcjach te 6 czy ileś tam godzin w szkole, siadać w PKS, jechać 20 km do Częstochowy, wracać późno, zrobić lekcje. Tak jak żeśmy potem rozmawiali z Krzysiem Kołaczykiem, wiceprezesem Rakowa, mówił to, że były takie sytuacje, że on lekcje to zrabia bardzo często i w samochodzie, żeby zdążyć i ten. I no i to trzeba było jeździć 4-5 razy w tygodniu. To był taki wysiłek olbrzymi, ale był niezwykle, niezwykle uparty. Grał u mnie wtedy też Dawid Łaszczykowski, starszy brat Kuby, siostrzeniec Jurka. No i mówię mu, Dawid, chyba będziesz musiał być trenerem. Przyjmujesz? Mówię, no przyjmuję. No a w tym czasie Jurek niedaleko, 20 km stąd był trenerem Rakowa, więc później powiedział, porozmawiał z wujkiem, czy by nie przyjeżdżał tutaj na takie konsultacje w czasie treningów. Spotkaliśmy się z Jurkiem, Jurek bardzo chętnie wyraził pomoc. Przyjeżdżał przez pół roku i jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Naprawdę aż tak? Tak. Się odmieniło? Jeden mecz tylko przegraliśmy pierwszy, jak Jurek już, jak Dawid był trenerem, a później następne zaczęliśmy znowu wygrywać, czy to na wyjeździe, czy u siebie. Czasami przyjeżdżałem na treningi i myślałem, że w szatni nie ma nikogo, że gdzieś byli biegać, bo często biegali w tym lesie. A okazało się, że tam jest odprawa, że Jurek tylko mówił, a była taka cisza, co było niemożliwe, bo przeważnie zawsze był jakiś hałas. Także miał poważanie, miał posłuch. Debiut w Bolonii. Mieszkańcy Truskolasów w jakiś sposób się chcieli solidaryzować i wspólnie obejrzeć? Słyszał pan może o jakichś takich inicjatywach? Oglądamy pierwszy mecz. Jakieś były emocje związane z debiutem na ławce trenerskiej? Kibice Jurkowi, bo szczególnie kibicują na każdej płaszczyźnie, też zobaczyli na pewno już w pewien sposób, bo to udało się słyszeć w takich rozmowach, już nawet niedzielnych, takich rozmowach dało się słyszeć, że już było widać, mimo trzech treningów, to Jurka rękę, że po raz pierwszy zobaczyli, że Polacy nie bali się, jak tu wielokrotnie mówili moi koledzy, nie bali się
mimo że przeciwnik był bardzo agresywny, grać piłką, że zobaczyli, że to była taka inna troszeczkę reprezentacja i umie docenić nawet tych zawodników, którzy nie strzelają gola, nie są pierwszoplanowymi postaciami. Czyli on ma taki charakter, że wychodzi z założenia, że nawet jak w meczu komuś poszło nie do końca dobrze, to jednak należy się jakieś ciepłe słowo, ponieważ to słowo później może zaprezentować w kolejnym spotkaniu. Tak. Taka jest filozofia. Tak, zresztą takie bardzo ciekawa opowieść to jest w sporcie, opisałem tam przez 10 odcinków, opisywali Jurka Brzęczka i nawet tam było takie coś, że kiedyś zrobił taką sytuację w szatni, gdy mu nie szło, żeby drużyna była razem, więc wkurzył się specjalnie, za to się wkurza Jurek, za to się wkurza. Ale kiedy był trenerem czego? Rakowa Częstochowa. Młodzi zawodnicy, troszeczkę im nie szło i chciał zobaczyć, czy rzeczywiście oni ciągle mówili, że są jeden za jednego. I chciał zobaczyć i wciąsnął szatnią, tak tylko tak pokrótce powiem, wciąsnął szatnią w ten sposób, że podał gdyby trzech, którzy zawalili i podziękował im, powiedział, że ich więcej w szatni nie widzi. Więcej w szatni podziękował i co było najciekawsze, w ciągu minuty nikt nie zabrał w ich obrony. Nie powiedział, dlaczego trenerze, że on był autorytetem, a nikt powiedział, i on powiedział, tamty oczywiście to taki eksperyment, w potem wrócił i mówił, patrzcie, nie jesteście dużym. Okay. Jesteście, mówi, tylko jeden patrzy na drugiego o własny interes. I to mu pomogło, że potem ta drużyna rzeczywiście się scaliła.